Baranowice. Tu mieszka rodzina Gipleya. Od jakiegoś czasu Janek lunatykuje w nocy i codziennie rano budzi się w dziwnych miejscach. Gipley postanawia założyć w domu kamery, aby sprawdzić, gdzie chodzi jego syn. Okazuje się, że Janek w środku nocy udaje się do studzienki kanalizacyjnej, gdzie ukrywa straszną tajemnicę. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 11 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gipley, jak widzicie jest już wieczór i ostatnio mamy problem w ogóle z moim synkiem Jankiem. Ogólnie Janek codziennie, każdego poranka budzi się w innym miejscu i on po prostu najprawdopodobniej chyba, słuchajcie, w nocy lunatykuje, dlatego właśnie byłem w sklepie i kupiłem kamery, zamierzam je umocować po prostu w domku i będę chciał zobaczyć, jak Janek lunatykuje w środku nocy, zobaczymy tak naprawdę, co on kombinuje i o co w tym wszystkim chodzi. Ogólnie jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, ponieważ już niedługo wbijamy 1 700 000 subików. Wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i zostawcie kciuka w górę. A my może pierwszą kamerę, słuchajcie, postawimy już tutaj przed domem. Musimy ją jeszcze tutaj zaprogramować. Okej, sprawdzimy. Mamy tutaj już zaprogramowane. O, siemanko Gplayka. Wiesz, co ci powiem? Cześć. W ogóle no? Byłem w sklepie i kupiłem kamery. Teraz będziemy mogli dowiedzieć się w ogóle, w jaki sposób Janek przemieszcza się w nocy. Tak. I może wyciągniemy jakieś wnioski, wiesz co, o co z tym wszystkim chodzi, bo ostatnio w ogóle, słuchajcie, Janek się obudził tutaj w ogóle pod stołem, nie mogliśmy go znaleźć, patrzymy pod obrusem, a tam Janek śpi. Jeszcze dzień wcześniej normalnie w lodówce go znaleźliśmy, wszedł normalnie w nocy przez sen do lodówki i tam się obudził. Gplayka, no. W ogóle dzieciaki już śpią? Tak, tak, śpią już wszyscy śpią, choć możesz zobaczyć, nawet Janek jest w swoim łóżku. Jest też Gplayeczka, dobra, Gplayek. Dobra, to wiesz, co ja zrobię? Po cichutku no. Umieszczę, tutaj się zakradniemy. Okej, okay, zobaczymy, jak oni słodko śpią. Dobra, śpią wszyscy tutaj ładnie. Gplayeczka tak. Chyba nie śpi, czy ona na stojąco śpi, Gplayka? No ona teraz, idź spać, Gplayeczka. Dobra, połóż, ja tutaj, słuchajcie, wezmę ten zegarek, pyk. Zaprogramujemy kamerę, zegarek tutaj dla dzieci, żeby wiedzieli, która godzina. Dobra, Gplayka, chodź. Widzę, że tutaj Gplayek i Janek już smacznie sobie śpią. My chyba niedługo też będziemy iść spać, co? Tak. Myślisz, ja że jesteś... już jestem zmęczona. No, ja w sumie też. Myślisz, że jeszcze gdzieś jest jeszcze dobre miejsce na kamerę, wiesz, żeby umieścić, czy starczy w sumie dwa miejsca? Nie, na pewno starczy. Chodź, już położymy. Dobra, sprawdzę tylko jeszcze, jak kamera, okej. Okay. Tutaj widzę Gplayka, tutaj widzę Janka. Jak, słuchajcie, coś w nocy usłyszę, jakiś podejrzany po prostu dźwięk, to od razu się, mam nadzieję, przebudzę. A tymczasem Gplayka, trzymaj się, dobranocka. Słuchajcie, chyba coś słyszałem. Która jest godzina? Która jest godzina? Środek nocy, dobra. W ogóle jakiś hałas, taki huk, czy coś takiego. Ciężko nawet to nazwać. Sprawdzimy kamerę. Ej, patrzcie, Janek się obudził, on wstaje. Patrzcie, głowa mu się podnosi. Co on robi? Co on robi? Patrzcie, jest w ogóle ciemno. Jak on widzi tutaj po ciemku? O nie, schodzi na dół, schodzi na dół. Dobra, szybko, musimy się schować. Schowajmy się tutaj. On tu zaraz będzie schodził. Patrzcie, idzie, idzie, idzie. Co on kombinuje? Będziemy go musieli śledzić. Słuchajcie, on teraz jest w śnie, on nie wiem, lunatykuje czy coś w tym stylu. Dobra, zobaczymy, co on robi. Ej, patrzcie, co, oszczędności taty nie ruszać, otwiera przez sen? Nie możemy go zbudzić, bo w ogóle jak się takiego lunatykującego człowieka obudzi, słuchajcie, to on może dostać jakiegoś szoku. Słuchajcie, wziął jakieś moje diamenty i gdzieś biegnie. Dobra, rowerek bierze, tak, i rowerkiem będzie jechał w środku nocy gdzieś do miasta. No nie, musimy go śledzić, słuchajcie, przecież mu się coś może stać. W ogóle nie mogę odpalić tych rowerków, czekajcie. Dobra, nieważne, nieważne, schodzimy stąd i biegniemy za Jankiem. Mam nadzieję, że samochód tutaj jest. Gdzie on jest? Dobra, jest, 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 widzę go. Jedziemy samochodem, okej, okay, szybko za Jankiem. Patrzcie, gdzie ten chłopaczek mały jedzie w środku nocy. Przecież mu się tutaj mogło coś stać, ktoś by mógł mu coś zrobić. Czekajcie, dobra, jedziemy dalej za nim. Wezmę sobie tą może perspektywę. Dobra, nie może nas zobaczyć, nie może nas zobaczyć. Gdzie on idzie? Dobra, teraz podejdziemy szybko, żeby nie, po prostu nie urwał nam się. Ej, ja nie mogę, patrzcie.
On tam coś kombinuje i zszedł gdzieś. Ej, to jest normalnie chyba ten, jak to się nazywa, studzienka kanalizacyjna. Co on po prostu do kanalizacji w środku nocy, nasz synek Janek, w ogóle, ej, tam jakiś człowiek, widzicie, gdzieś był, ale to chyba normalny jakiś villager tutaj coś kombinuje. Ja nie mogę, jakaś studzienka, ale ja się trochę boję, patrzcie jak tam czarno jest. Ciekawe, co to jest, gdzie to przejście prowadzi, trochę się, słuchajcie, boję. W ogóle mój synek, będę musiał, ej, może tam kamerę jakoś zamontuję, nie schodząc tam. To on, może tutaj mi się na ściance da radę, czekajcie, wiecie jak to zrobimy? Cyk, tutaj ustawię jakoś kamerę, muszę tutaj na ściance, okej, zaprogramujemy ją, pyk, szybko wychodzimy na górę, zamykamy to i zobaczymy teraz, co się tam dzieje, okej, także to jest ta kamera. Ej, czekajcie, są ścieki, jakiś Sonic w ogóle tam jest, ej, to jest chyba Sonic X, on gada w ogóle świetnie z naszym Jankiem, o nie, muszę iść go ratować, dobra, bardzo szybko schodzę dobrze tutaj na dół. Ej ty, Sonic X, co ty jest tutaj robisz? Co to jest? Zostaw mojego synka, to mój synek, co ty mu zrobiłeś, że on za tobą tutaj idzie? Ej, przestań, ha, wpadłeś w pajęczynę. I co teraz? Taki jesteś? Uciekam, szybko, on Tobie zobaczysz, taki jesteś, Sonic X, myślałem, że jesteś straszny i się będziesz, słuchaj, wszystkich tutaj, będę straszny. Wszyscy się Ciebie boją, nikt się Ciebie nie boi w ogóle, jesteś bardzo słaby, nic mi nawet nie zadajesz obrażeń, wiesz? Dzięki Twojemu synowi niedługo już będę bardzo silny, a teraz nara. Ja nie mogę, Gplayek, znaczy Janek, wszystko w porządku, Janku, co ty żeś narobił? Słuchajcie, on chyba dalej śpi, w ogóle nie reaguje na to, co do niego mówię, wiecie co? Musimy go wziąć, także weźmiemy go i muszę ogólnie zadzwonić teraz do Gplayki, także bierzemy naszego synka, w ogóle tutaj są nasze diamenty. Słuchajcie, dobra, ty tutaj na razie stój, Janek, okej, weźmiemy diamenty, zadzwonimy do Gplayki, spokojnie, Janku. Halo, Gplayka, jesteś tam przy telefonie? Wstawaj, Gplayka. Słuchaj, Janek w ogóle lunatykował, jest w ogóle tutaj w kanalizacji, szedł studzienką kanalizacyjną i w ogóle chyba go tutaj, nie wiem, zahipnotyzował Sonic X. Słuchaj, pilnuj innych dzieci, bo on tam wyszedł, ten Sonic X. A ja normalnie muszę wziąć chyba Janka, słuchajcie, i postaramy się go wziąć, może, nie wiem, do szpitala, żeby lekarz go obudził, ale w ogóle on ciężki, ledwo co z nim się tutaj chodzi, okej, ostrożnie. Tutaj niedaleko jest szpital, także mam nadzieję, że jakiś doktor tutaj mi pomoże. O, ja nie mogę, słuchajcie, co to jest za noc? Co ten mój synek tutaj? O nie, spadłeś mi, synku. Dobra, już tutaj otwieram, czekajcie, już cię tutaj biorę. Chodź, wchodzimy, hops. Idziemy tutaj szybko do doktora. Idziemy do doktora. Synku, za momencik doktor cię obudzi. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Panie doktorze. Ojejku, halo, proszę, tutaj jest... Halo? Dzień dobry. Przepraszam, że tak późno. Mój synek, on tutaj lunatykuje. On śpi tak naprawdę. Trzeba z nim coś zrobić, trzeba go zbadać. Tutaj, proszę, zapraszam. Dobra. Powie pan co, nocny dyżur mam w ogóle, dobrze, ale jak pan da radę wejść z tym synkiem, Dam radę. Ogólnie on, nie wiem, czy został zahipnotyzowany, czy lunatykuje, ale po prostu Sonic X go tutaj przyzwał do swojej normalnie jakiejś bazy. W sumie wszedł tutaj stać studzienką kanalizacyjną w środku nocy. Rozumie pan? Musi pan go zbadać i go, nie wiem. Z tego co widzę, co się dzieje, ale chyba pański syn został zahipnotyzowany w takim razie przez tego Sonika, no bo to nie są typowe objawy właśnie lunatykowania, proszę pana. No bardzo dziwne. Ja panu proponuję, żeby pan szybko udał się na policję. Ja już tam zadzwonię na policję i powiem o całej tej sytuacji. Postaram się znaleźć może jakiś lek tutaj. Szybko, niech pan leci. Dobra, to ja tutaj mogę zamontować kamerę jeszcze, żeby wiedział, co się dzieje z synkiem. Niech pan montuje, dokładnie, Dobra, po coś płacę szybko teraz na ten moment? Nie, absolutnie. Przecież to jest publiczne wszystko. Niech pan szybko biegnie. Dobra, idę na policję. Tak, niech pan idzie szybko. Słuchajcie, także mamy teraz monitoring. Widzieliście po prostu, co tutaj, ja nie mogę, po prostu Janek, to jest w ciężkiej sytuacji, biedny chłopczyk, słuchajcie, został zahipnotyzowany przez tego Sonika X. Idziemy teraz, słuchajcie, na policję i musimy to zgłosić, muszą schwytać tego Sonika, bo co to w ogóle ma być, że on tutaj mojego synka w środku nocy, wiecie co, jakby przyzywa. Przepraszam, panowie policjanci, potrzebuję pomocy. Tak? A co, Sonic zostało? X najprawdopodobniej zahipnotyzował mojego synka i w środku nocy wyszedł tutaj do miasta. Jak musimy to? Go złapać, musimy coś z tym zrobić. Ojejku, proszę pana, mieliśmy faktycznie go na kamerach nagranych, tego Sonika, ale myśleliśmy, że to jakiś przebieraniec. Ale no faktycznie, proszę pana, jeżeli pański syn, to pański syn współpracuje z Sonikiem, jak to? Nie jak, wiem, lekarz powiedział, że został zahipnotyzowany i w środku nocy wyszedł po prostu do jego bazy
I ogólnie Sonic powiedział jeszcze, że dzięki mojemu synkowi on zyska swoją siłę, czyli on jeszcze nie jest taki silny, jakby mógł być, bo tak naprawdę w ogóle mi praktycznie nic nie robił, nie zrobił mi nic i był proszę bardzo pana, taki jakby osłabiony i mały. Proponuję, żeby pan wziął tego to policjanta dla obrony i dobrze, niech pan pilnuje synka. Jak coś, to niech pan go śledzi, syna, co on tam robi, a ja zbiorę dobra całą ekipę. Dam tutaj panu jeszcze diamenty, tutaj, oczywiście, trzy diamenciki pan zapłaci, dla pana. Tak. Okej, dobra, czyli co, gdzie mam iść? Mam iść poszukać po prostu Sonika, tak? Nie, pilnować syna, niech pan pilnuje syna, a ja tutaj postaram się załatwić jakąś ekipkę i pokonamy Sonika. Dobra, to niech mi pan pomaga tutaj, bo naprawdę ja się czuję teraz trochę w niebezpieczeństwie jestem. Musimy iść zobaczyć po prostu, czy, wie pan co, bo tak naprawdę mój synek może zostać za momencik znowu przyzwany przez Sonika X i będzie zhipnotyzowany, znowu szedł w jego stronę i wtedy moglibyśmy go w ten sposób namierzyć. Chwila, idźmy tutaj po cichutku, zakradniemy się tutaj do tego doktora, zobaczymy o co tutaj chodzi, co się dzieje. Patrzcie, jest tutaj, jest G-Playek. Dobra, wiecie co, mamy w sumie kamery. Chodź tutaj, policjancie. Weźmiemy szybko tutaj na kamerach, zobaczymy. Musimy się tutaj schować. Ja zobaczę tutaj kamera czwarta. Okej, patrzcie, co ten policjant w ogóle. Dobra, idzie, patrzcie. Janek idzie, wychodzi. Dobra, teraz będziemy mogli go śledzić. Będziemy go śledzić. Ja nie mogę. Co ten w ogóle policjant, jak pan szybko potrafi chodzić? Dobra, musimy śledzić teraz Janka. Idzie. Dobra, idzie, on pewnie jest znowu, patrzcie, znowu na rowerek siada i znowu jedzie i na bank Sonic X go po prostu przyzywa do siebie w jakiś sposób, nie wiem jaki, to jest jakaś telepatia, czy nie mam pojęcia o co chodzi, hipnoza na jakimś najwyższym poziomie, nie wiem skąd on w ogóle ma takie umiejętności. Dobra, panie policjancie, idziemy za nim, okej, idą tutaj, idziemy, zobaczymy czy nas doprowadzi do Sonika, a jeśli tak, to będziemy musieli go schwytać, mam nadzieję, że pan za momencik wsparcie jakieś tutaj wezwie. Dobra, patrzcie, Janek tam biegnie, znika. Okej, żeby nam tylko tutaj nie zniknął z pola widzenia. Dobra, okej, patrzcie. Dobra, zsiadł. Dobra, szybko, kładziemy się teraz tutaj na ziemię. Po cichutku. Idziemy, panie władzo, musimy tak naprawdę go śledzić i zobaczyć w ogóle, co oni tutaj kombinują. Dobra, drzwi są tutaj, słuchajcie, otwarte. O nie! Świetnie się spisałeś. O nie. Klucze do w końcu moich mocy. Teraz idę, teraz Janek, nie jesteś mi już potrzebny. Biorę swoje moce. Janek, siedź tutaj. Będę miał co niedługo super moce i zobaczymy. Jakie super moce w ogóle? Słuchajcie, tu jest jakieś dobrze laboratorium. Tak, co on robi? Jest! Ładuje się tu. W końcu. Wow. Ej, stój, jest. Soniku! Co ty chcesz od co mojego jest synka, co? W ogóle co ty możesz zrobić? Zahipnotyzowałeś go, masz go odhipnotyzować tak w tym momencie. I co nie, ty tak szybko biegasz? Teraz, panie policjancie, teraz proszę go złapać. Już, niech pan go złapie. Niech pan łapie go, potrzeb tego Sonika X. No, do roboty, tutaj jest. On, ty policjant jest ślepy, tutaj. Proszę go atakować. Ślepy, bo nie potrafi normalnie. Ja nie mogę. Co, ja ci dam, Soniku X. Panie władzo, niech pan pomoże. Ja już dobrze pokonam. Pan ten jest policjantem. Tak. Dawaj, policjancie, mamy go. Dobra, szybko, Janek, ty musisz tutaj być w bezpieczeństwie. O, dobrze, idzie panu. O nie, dobra, Janek, teraz słuchaj, ciebie. Ja cię szybko tutaj biorę. Nie, zostaw mojego synka i mnie, rozumiesz? Nie masz stąd sobie pójść. Idź sobie i czego od nas pokonam chcesz? Czemu akurat was wybrałeś na cel jak mojego synka, co? Bo twój syn mnie przyzwał, rozumiesz? To twój syn, dzięki niemu zawdzięczam życie, tak. A teraz uciekam podbijać to miasto, nara. O nie, słuchajcie. Musimy teraz dla bezpieczeństwa Janka zabarykodować gdzieś, żeby już nigdy nie wyszedł, żeby Sonic go nie przyzwał. Także wracamy szybko może do szpitala, do doktora. Tylko G-Play, ten Janek jest strasznie ciężki w ogóle. Cały czas mi się mylą imiona, to jest Janek. Idziemy szybko, zaniesiemy go po prostu do szpitala i mam nadzieję, że w sumie jakieś bloki by mi się przydały. Wiecie co? Jakieś tak naprawdę do barykadowania. Ogólnie policjant się nie spisał. Mam nadzieję, że ogólnie będą mieli więcej tutaj posiłków i po prostu. Gdzie panie władzo, Sonic X gratuje. Musimy szybko zabarykadować mojego synka. Niech mi pan otworzy drzwi. Musimy po prostu nie pozwolić na to, żeby on po prostu wyszedł stąd. Także proszę, Janek, stój tutaj grzecznie. Niech pan tutaj zatka to, okej. Wie pan co? Ogólnie tamten policjant sobie nie poradził z tym Sonic. O,
Rex i potrzebujecie Krzysiek mieć więcej posiłku, więcej ludzi. On gdzieś tutaj biega i grasuje, wie pan? O ja cię, proszę pana, niech pan pilnuje syna. Może syna, że nam jeszcze pomoże, albo po prostu, bo w sumie to jest przez niego teraz ten Sonic, bo chyba mu dał moce. W tym laboratorium były ukryte, dowiedziałem się właśnie moce Sonika jakieś moce szybkości. Tak. Dobra, niech rozejrzyjmy się syna. Tutaj. Rozejrzyjmy tak, się tutaj. Się może. Dobra, ja słuchajcie, idę tędy. Mam nadzieję, że jak spotkam tego Sonika, to szybko zadzwonię po prostu na komendę i poinformuję policję, ale musimy cały czas kontrolować, czy z Jankiem wszystko jest w porządku, wiecie co? Okej, on tutaj stoi sobie grzecznie, także idę. Wiecie co, może nie wiem, jakoś bym go musiał obudzić, nie wiem, co mam zrobić, żeby mój synek w ogóle doszedł do siebie, jakąś, nie wiem, miksturę, może znajdę coś w szpitalu, słuchajcie, może znajdę tutaj coś w szpitalu. Papa. Synek! Synek! Janek, to ty? Janek, czekaj. Ja nie mogę. Chodź tutaj do szyby, chodź tutaj. Ja nie mogę, obudziłeś się, Janek? Wszystko w porządku? Tak. Wszystko w porządku, ale nic nie pamiętam. Dobra. Pamiętam, jak zamkło po prostu wszystko. Słuchaj, co się stało, tato? Ty byłeś zahipnotyzowany, synek, i w ogóle przyzywał cię Sonic. W ogóle co ty masz wspólnego z Sonikiem X? On powiedział, że ty go przyzwałeś, słuchaj, i tak naprawdę on tobie zawdzięcza życie. Ty coś kombinowałeś? Przyznaj się, synku. No, tak, kombinowałem, bo chodzi o to, że taką fajną grę, proszę bardzo, tato, tutaj mam, taką właśnie z Sonikiem, o zobacz, tak, tutaj. No. I bardzo mi brakowało po prostu, no chciałem tak naprawdę Sonika zobaczyć na własne oczy, więc wziąłem takie coś, no. takie i zacząłem przyzywać Sonika i powiedziałem, Sonik, Sonik, przyjdź tu, bo chcę się normalnie pobawić z tobą, no i rzuciłem miksturę. Dobra, a słuchaj, a da się to cofnąć jakoś? Wyszedł. Z powrotem musimy go do tej konsoli po prostu wrzucić, nie? Słuchaj, to jak to zrobimy? Trzeba może go tutaj, słuchaj, ja go znajdę i go powiem. Sonik, Sonik, wracaj do konsoli, albo synek cię tutaj wygoni. O, tak, tato, ja w ogóle się źle czuję, ale i bardzo czytałam o tym na internecie też, no przepraszam. Dobra, synku, połóż się na razie tutaj, tu jest kanapa wygodna, usiądź sobie tutaj, a ja idę to załatwić, okej? Dobra, bo tutaj nasze miasto jest w niebezpieczeństwie, także idziemy, słuchajcie. Jak ja to mówiłem, Sonik, Sonik, coś tam, że, bo mój synek cię wygoni. Wracaj do konsoli, bo mój synek cię wygoni, dobra. I mam tutaj, słuchajcie, na spowolnienie właśnie miksturę i wtedy Sonik już nie będzie taki szybki. Muszę go po prostu jakoś sprowokować, tylko gdzie on jest? On jest taki, słuchajcie, szybki, że ja nie wiem w ogóle, czy dam radę go namierzyć. O, coś tam kombinuje przy tym rowerku, widzicie? Idziemy szybciutko, dobra, idziemy tutaj. I Sonik, ale ty wolny jesteś. Nie złapiesz mnie, wolny? Ale wolniak z ciebie, ha, nie potrafisz nawet szybko wolny. Biegać. Nie złapiesz absolutnie. Mnie. Tak, jak no to, to dawaj. Złapię? No to pokaż, jak szybko jak biegasz. 5 sekund, proszę bardzo. Ty. I bum. O, rzeczywiście, ale ty szybki jesteś, Sonik, Sonik. Tak. Chodź tutaj, Sonik, w ogóle, bawimy się w berka. Sonik, no, Sonik, wracaj do konsoli, bo mój synek cię wygoni. Bum! I co? Zadziałało? Ja nie mogę, wrócił do konsoli. Chyba zadziałało. Dobra, teraz tą konsolę trzeba się jej pozbyć gdzieś, żeby już nigdy nikt więcej Sonika po prostu tutaj nie przyzwał, słuchajcie. Dobra, szybko tutaj zakopujemy dziurę i mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Okej, to była naprawdę ciężka noc, także już tam konsola, synek nie mógł zobaczyć, on tutaj siedzi na kanapie, czy nie? Okej, nie siedzi tutaj na kanapie, wszystko dobrze się skończyło, słuchajcie. Konsola została zasypana razem z Sonikiem. Synku, jak tam ogólnie, jak gdzie tam? Jesteś? Co? Tutaj jestem. Słuchaj. Muszę się napić wody, no. Wszystko w porządku się skończyło. Sonik wrócił do konsoli. Słuchajcie, słuchaj, tej konsoli już nigdy więcej nie zobaczysz. Ostatni raz. Zapraszam cię, wracamy do domku. Chodź, idziemy spać, okej? Okay?